Cześć, witajcie. Kolejny filmik i kolejna porcja tojbizów, które udało mi się wyhaczyć w całkiem dobrej cenie. Jak widzimy, są to kolejne cztery figurki. Jakoś tak zazwyczaj udaje mi się zdobywać po cztery figurki. No. Tym razem, jak widać na załączonym obrazku, z czego jedną udało mi się nawet zdobyć w pełni, w 100% kompletną, co już jest w ogóle ciekawostką, taki mały szacun. No dobra, może przejdźmy. Pierwsza figurka, najstarsza figurka, będzie to bardzo klasyczny Spider-Man. Najbardziej klasyczny Spider-Man. Pochodzi on z 1994 roku. Jest on z serii drugiej. Był to Spider-Man, który do swoich akcesoriów w pudełku zaliczał się pin kolekcjonerski, szkoda, że go jednak nie ma, i spadochron. No, spadochron to akurat nic takiego ciekawego, nie chciałbym chyba tego mieć. Spadochron jak spadochron, zapinało mu się chyba jakiś taki plecak na plecach, zrzucało się go i on sobie spadał na tym spadochronie. No, co tu więcej mówi? No, co tu więcej mówi? No, tak to się prezentowało. Spider-Man, jak najbardziej klasyczny, czerwono-niebieski. Troszkę poschodziła z niego farba, w szczególności ten pająk na plecach. No, ale cóż, no cóż, 94 rocznik jednak, prawda? To po prostu miało prawo. Tym bardziej, że był używany do zabawy, a nie w formie kolekcjonerskiej. Co ciekawsze, punkty artykulacji to już dłonie, znaczy dłonie, ręce już miał na zasadzie kulkowej. Także widzimy. Można było rozstawić je całkowicie na bok. A tak, reszta punktów artykulacji to standard. Tylko nie ma w pasie punktów żadnego artykulacji. Nic szczególnego, zwyczajny Spider-Man. Dobra. Odstawmy go. Kolejną figurką będzie Armor Spider-Man. Armor Spider-Man z serii trzeciej, pochodzi z 95 roku. No niestety przyszedł kompletny, bo z pinem kolekcjonerskim. No, na szczęście z pin. Chociaż pin zielony pin podpisany Spidermana z głową Skorpiona. Dziwne. Taki pin powinni dodać do Skorpiona, bo u Skorpiona nie było w ogóle pina. To moim zdaniem ten to powinien być. Tutaj powinien być pin, który bardziej się będzie utożsamiał z tą figurką. No, ale cóż, dodali taki pin. Dziwne. Ale jest pin. Tylko nie ma tej przywieszki z tyłu. No, ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Do owej figurki była dodawana jeszcze tarcza. Niestety tarczy nie ma. No w sumie szkoda, bo z tego powodu teraz figurka ma na lewej ręce dziurę. Tu była wpinana tarcza. Tutaj ma jeszcze taki mechanizm. Nie wiem za bardzo, o co chodzi w ogóle z tym mechanizmem. Tutaj chyba się, nie wiem, wpinało tą tarczę i on ją wyszczeliwał do przodu, czy co? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nie ma tu żadnego naciągu ani nic. Figurka jest trochę wyświechtana i schodzi z niej farba. Głównie widać to na głowie. Tak się to prezentuje. Powiem szczerze, nie podoba mi się ta figurka. Bardzo mi się nie podoba. W ogóle ten Spider-Man nie podoba mi się kompletnie. Kupiłem go, bo był tani, jednak wyląduje w tym moim wielkim pudle Toybizów, prawda? Także warto go mieć, ale osobiście w dzieciństwie nie chciałbym tej figurki posiadać, bardzo on mi się nie podoba. Bardzo, w ogóle w serialu też mi się on nie podobał. Taki metaliczny Spider-Man. Punkty artykulacji to standard, tylko tego, że prawa ręka w łokciu jest nieruchoma. Trzyma ją do przodu. W takim geście wyszczeliwania pajęczyny. Tak mi się zdaje, że on chyba wyszczeliwał stąd tarczę, którą pierw trzymał na lewym przedramieniu, a później wkładało mu się, bo tutaj on ją po prostu jakoś wystrzeliwał.
dobra. Kolejną figurką, tym razem w pełni kompletną, jest Black Suit Spider-Man. Black Suit Spider-Man pochodzi z serii czwartej z 95 roku. Aha, jeszcze jedna ciekawostka, bo czegoś nie wspomniałem, ale tyczy się to tych dwóch figurek. Na nodze tego Spider-Mana mamy napis Marvel 94 rocznik. Jest to błąd, ponieważ figurka pochodzi z 95 roku, nie z 94. Nie wiem, dlaczego tak wytłoczyli. I dokładnie jest to samo na tym Spider-Manie. Ten Spider-Man ma na podeszwach. Na podeszwach ma... Dobrze mówię? Męcik? Czy do góry nogami? Tak, 94 rocznik. 94 rocznik... No nie wiem. No jakoś tak wyszło. Black Suit Spider-Man. Niestety troszkę z niego zeszła farba. W szczególności na gumowej głowie, ponieważ głowa nie jest plastikowa, jest gumowa. I zeszło prawe oko. No, trochę kiepsko. Ale mam farby, może spróbuję jakoś podmalować to oko. Bo jeszcze tam takie otarcie gdzieś tutaj na tym pająku, otarcia na plecach, to tam jeszcze ujdzie. No tutaj ma jeszcze też poździerana farba na dłoniach. Te takie trójkąty do wystrzeliwania pajęczyny, tak jak ma Venom. No też by się przydało to podmalować. Może mi się uda. Figurka przyszła kompletna. W pudełku zawierała taką oto pajęczynę gumową. Z takim pająkiem tutaj. No, lekkie pęknięcie tutaj. Pęknięcie, naderwanie tej pajęczyny. Taka gumowa pajęczyna. Właściwie nie wiem, do czego ona miała służyć. No ale na szczęście jest kolekcjonerski pin. Kolekcjonerski pin z białym pająkiem na czarnym tle. I w pierwowzorze czerwonym napisem Spider-Man, z którego zeszła już ta czerwień. Niestety brak przywieszki z tyłu, ale pin jest. Także super. No i ta pajęczyna gumowa, nie wiadomo po co. Owy Spider-Man miał jeszcze ciekawą funkcję. Niestety funkcja jest zepsuta. No i szkoda. Na klatce piersiowej widzimy takie wklęśnięcie tutaj, dziurkę. Po co jest ta dziurka? Na samym początku myślałem, że jest to figurka, która miała te takie hologramy do wyświetlania. Nie, to nie jest figurka z tym hologramem. To jest figurka, która miała taką zdolność do wspinania się, można powiedzieć, na pajęczynie, chociaż jakkolwiek głupio to brzmi. Po prostu wkładało się tu palca i wyciągało się. Niestety to jest zepsute. Jak widzimy teraz, Spider-Man ma dziurę w brzuchu. Tam jest taki mechanizm i tutaj jest jeszcze kawałek tego czegoś. Była taka tasiemka. I ta tasiemka się po prostu rozwijała. Ją się wyciągało, prawda? Gdzieś się zawieszała, puszczało Spider-Mana i on sobie do tej tasiemki wracał i z powrotem mu się to zagnieżało w brzuchu. Tak się po prostu tak naciągało i on sobie po prostu tak wracał do tego brzucha. No niestety mechanizm jest zepsuty, ta tasiemka jest tutaj zerwana, ale chyba w ogóle myślę, że ten mechanizm w ogóle nie działa. No i cóż, no i został teraz Spider-Man bez mechanizmu, można to tylko włożyć. No i tyle. Z punktów artykulacji ciekawych, to znowu mamy ręce na zasadzie kulkowej. A tak to nic ciekawego w torsie nie ma, ponieważ jest ten mechanizm. Przez ten mechanizm Spider-Man ma nadnaturalnie grubą klatkę piersiową, jak widzimy. Proszę bardzo. Nadnaturalnie gruba klatka piersiowa. I podobnie, tak jak mówiłem, to samo. Na podeszwie stopy pisze rok 94. Co ciekawe związanego z tą figurką jeszcze. Owa figurka wyszła w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, czyli Black Suit Spider-Man, zawierała to, co widzieliśmy, czyli figurkę z tym mechanizmem w brzuchu, pin i tą gumową pajęczynę. Druga wersja tej figurki wyglądała identycznie, nie miała wmontowanego mechanizmu, zawierała broń,
identyczną broń, jak widzieliście w przypadku mojego Carnage'a, którego pokazywałem, tego w masce. Tego w masce. On miał, co tak, jak się obracało go to w torsie, to on tak bił ręką, góra, dół, góra, dół. Można dołożyć mu było do ręki topór wytworzony, taką jakby, taką, nie wiem jak to nazwać, nie przygotowałem sobie tego, mogłem to przygotować, ale musicie sobie cofnąć do tego filmiku z Carnage'em. Był topór, takie jakby macki, takie dziwne do tego, one szły aż od przedramienia, tu się montowało je na przegubie i one są takie macki jakby rozciapciane, a z drugiej można zamontować było takie dwa jakby pazury. I dokładnie to samo dostawaliśmy w tym Spider-Manie. Identycznie, tak samo, topór, te takie rozciapciane macki i na prawą rękę takie pazury, jakby, tylko że w kolorystyce czarnej. Dodatkowo dostawaliśmy też pajęczynę, chyba nie dostawaliśmy pinu, ale nie pamiętam. Dostawaliśmy pajęczynę, która nie wyglądała tak, wyglądała była jasnego koloru, takiego szarego, z dużym pająkiem po środku i pajęczyna była na przylepce. Była rzadsza, można powiedzieć, bo ta jest taka, takiej gęstej struktury jakby, a tamta była taka rzadsza, powiedzmy jakby na przykład z tego, taka rzadsza i tu miała takie duże przylepce, także mogliśmy to sobie przyczepić na szybę, nie wiem po co, no ale cóż, tak było. Tamten Spider-Man był bez tego mechanizmu i z tymi takimi dodatkowymi akcesoriami montowanymi na ręce. Nie wiem po co, bo Spider-Man nie wytwarzał z rąk takich jak topory. Czarnych oczywiście Spider-Man nie wytwarzał tego jak topory. No i dobra, ostatnią figurką, żebym nie przedłużał, jest figurka z serii Web Force z 97 roku. Nazywa się on Web Swamp Spider-Man. Wygląda tak dziwacznie. Jest dość duży. Jest większy od tych figurek praktycznie o głowę. Jest to taka wariacja na temat jakiegoś tam dziwnego Spidermana. Nie wiem nawet co o nim mam ciekawego powiedzieć. To znaczy, fajnie wygląda, fajnie wygląda, fajnie wygląda. Nawet mi się on zawsze podobał jakoś z tej serii. Ale jest jakiś taki troszkę taki dziwaczny. Ma takie strasznie duże dłonie. Patrzmy sobie, jakie duże ma naprawdę takie dłonie. Łapy King Konga. Tutaj ma trochę takiego granatowego jakby kostiumu, tu już jest czarny. Ma takiego dziwnego, wypukłego pająka na klatce piersiowej i na plecach. Identycznie, on jest wypukły, popatrzcie, widzicie? Jest wypukły, taki dziwny. I to jest ta seria, Web Force, to jest ta seria, w której były dodawane jakieś takie elementy uzbrojenia, które można było zamontować na figurkę, a potem ściągając te elementy uzbrojenia można było zmontować z nich jakby taki mały pojazd. Z tej serii mam już trzy figurki, ta jest trzecia. Pierwszą figurką, którą miałem od nowości, to był prezentowany już parokrotnie w swoich filmikach Daredevil, Diabeł. Ja nawet pokazywałem w jednym filmiku, jak wyglądała jego ten ekwipunek. To były po prostu takie jakby rękawice bokserskie, takie jakieś działko tu zakładane, takie napierśniki, tu gdzieś buty z gąsienicami i po zdjęciu tego dziadostwa można było z tego zbudować czołg. Drugą figurką, jaką kupiłem, to jest jedna z moich ulubionych figurek, czyli Lizard, ten taki potężny w białym gumowym tym kitlu. I on miał dodawany walec, bez sensu. A trzecia figurka, ta w tym momencie, którą pokazuję, miała taki jakiś dziwny ekwipunek, który montowało jej się na klatkę piersiową, na stopy jako buty, chyba tu gdzieś na ramiona z takimi działkami jeszcze tu coś było i po zdjęciu tego montowało się to w tak zwaną swamboat, czyli taki poduszkowiec do poruszania się po bagnach. Taki wodolot. Kompletna głupota. Ta seria nie dość, że
dziwne alternacje. Znaczy, Daredevil był spoko, on bardzo dobrze wyglądał i ten Lizard był świetny, ale no spójrzmy teraz na tego Spidermana. No, on jest dziwaczny. No i z tej serii jeszcze była jedna figurka. Mam prawie kompletną serię teraz już, bo mam 3 z 4 figurek. Czwartą figurką, której mi brakuje, ale nie chcę jej mieć. Chyba, że znajdę za jakieś 5 zł, to może kupię gdzieś. Ale żadna kwota powyżej 5 zł to już nie wchodzi w rachubę, bo ten Spider-Man jest baciewny jak dla mnie. Jest to tak zwany Web Commando Spider-Man. To jest Spider-Man ubrany w takim workowatym stroju, trochę przypominających jakieś takie właśnie komandosy, jak to sama nazwa za siebie mówi. Maskę ma rozciągniętą. Na dodatek jego prawa noga jest tak wykręcona gdzieś w poprzek, w ogóle w prawo gdzieś tak jakoś nienaturalnie wykręcona, że wygląda jakby ją po prostu złamał i ciągnął za sobie takiego połamanego kulasa. Nie, dziękuję. Nie chcę tego Spidermana. Nie chcę tego Spidermana. Dodatkowo jego ekwipunek to był helikopter. Jakieś śmigło, które montowało mu się na plecach i tutaj przekrzywiało się na głowę. Jakiś taki, potem montowało się z tego jakiś taki mały śmigłowiec. Nie, dziękuję, nie chcę. Ale jego jak najbardziej. No i tak się prezentuje kolejna seria moich toybizów, które udało mi się zebrać. Armor Spider-Man, klasyczny Spider-Man, Black Suit Spider-Man i Swamp Spider-Man. No cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, bo planuję kolejne zakupy z serii Toybiz. Może już niedługo się zobaczymy, jak tam się zależy od tego, jak się sprawy potoczą. Dzięki za oglądanie, cześć.